Dzień dobry, Tomski. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Jade Empire i tym razem będziemy walczyć już o mistrzostwo ligi. W Złotej Lidze będziemy się mierzyć. Zatem najpierw organizator Kui, co miał do powiedzenia? I want to hear that you're ready for your next fight. Dawaj! What do you need? Chętnie obtłukę kilka mord. Powiedz mi o mojej kolejnej walce. The Gold Division is the toughest series of fights in the Empire. Ultimately, you can think of it as a test to see if you're ready to face the Ravager. Your first match will be a rare challenge. There is a style that was banned from the tournament combat 5 centuries ago. You will face the Phoenix Unity style. Co w tym stylu takiego wyjątkowego? That is something best discovered for yourself. Suffice it to say that if you stand against it, the battle will be memorable. Szykuj walkę, stawię czoła Synowi Jedności Feniksa. Nie zapominajcie o tym, że ja mam obcy uczenie się stylów walki od przeciwników. W związku z modem, który Excellent. Follow me and doinstalowałem. we'll get you ready for your next match. The Phoenix Unity is among the rarest of styles. No one person has defeated it yet. Czy myślisz, że mnie pokonasz? Że ja cię bije, że ja cię klepie tak bardzo kobieto, że to jest wręcz niepojęte. Raz, dwa, trzy i pokonana. O! Co się stanie? Rozmnożyła się, jest ich sześć teraz. Sześć kobiet. Do pobicia. Sześć wojowniczek. Myślicie, że ja nie mam rady? Zapewne ten styl rozmnożenia nie zwiększa waszej siły, tylko was sześciokrotnie osłabia. Czy to ma być ten cały wasz styl? Przyparłem was do muru i nie jesteście w stanie nic zrobić. Teraz ty, moja droga. Mierzysz się ze mną. Oczywiście zawsze pudłujesz, bo nie jesteś w stanie mi sprostać. Braki szybkości. Właśnie dlatego ja tak uwielbiam te szable, bo one są niesamowicie szybkie. Jestem już niesamowitym szybkęcem w tej walce. Co prawda wrą mi one skupienie jak diabli, ale szybkość zadawania ciosów jest tutaj niesamowita. No, chodź kobieto. Bez straty życia. Sześciu gości. Sześć przeciwniczek bez straty życia. Tak oto się wygrywa pojedynki. Legends say that the Phoenix Unity style was banned from tournaments because it was unbeatable. But I've never put much stock in legends. That was exactly how I wanted your Gold Division matches to start. Nawet mnie nie You need the people zdrasnęły. on your side before you can face the Ravager. Powiedz mi o mojej kolejnej walce. Dawać kolejnych przeciwników. I was going to do something different, but I've had a request from the Sung Brothers. They said that there's been an affluence of the fates and a reemergence of the planets. I'm not quite sure what that means, but if they want to face you, then I have to honor their request. Besides, defeating them is important to your career. Czemu to takie ważne? I require that any fighter who wishes to face the Ravager be able to defeat all three of the Sung Brothers. Then I know you won't be torn to shreds. Spoko,
Pokonam ich. Not before the gong stops ringing, at any rate. The brothers are ready if you are. Zaczynajmy. Skręt jest sklepim gęby. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Speed, might, and magic will be needed to defeat these brothers three. Czy myślicie, że ja nie pokonam ich w sklepie tak, że... Tylko muszę być odpowiednio szybki. Nie trafię we mnie ognisty i pociskami, bo jestem od ciebie szybszy. Może tab maga teraz bym pogonił, ponieważ mag jest groźniejszy od wojownika. Jesteście za wolni, przecież ja wam mi poniewieram tak jak chcę. Widzę, że mag próbuje zmieniać taktykę. Nie wyszło mu to, tak bardzo mu to nie wyszło. Za wolni jesteście na mnie. Ta kupa mięsa potrafi się poruszać z prędkością niemal nadświetlną po polu walki. Three opponents at once, all of them exceptionally skilled. I thought no one could impasse them, but you have. Defeating their combined might has impressed the crowd immensely. Z połączonej mocy? Nic mi więcej od ciebie trzeba krwi. Things are interesting right now. Be as careful walking the streets as you are in the ring. I don't think Kailan is pleased with your progress. No i co z tego? Mało mi to obchodzi. No i co, moi drodzy? Łysowam? Łysowam? The brothers Sung fight as one, and yet you fight as if you were three. Nie, to po prostu od was szybszy. While the match invited the toothless donkey of unhappiness to our stable, we still praise your skills. We don't have a stable. That donkey's going to get cold. Zabawni jesteście. I'm sure the donkey will be fine, brother. Or at least justifiably unhappy instead of randomly petulant. Fine, w tas kolesie. My brothers drift from the matter at hand. What may we do for you? Muszę dowiedzieć czegoś o czarnym Bigfie i Kailanie. If you want to hear about it so badly, I've got the real story. The... Your expansive friend returns on a dark fall of the cards, I'm afraid. His story, like all stories where brothers fall out, is not lightly told. Dlaczego czarny wicher porzucił arenę? The Black Whirlwind and Raging Ox had a confrontation. No one really knows what happened, but suffice it to say, Ox remained here. Raging Ox continued to rise through the ranks to become champion, while your friend left his brother and the arena behind. No to będą chyba go zabił, z tego co pamiętam. Perhaps you should ask the Black Whirlwind yourself. Pomówmy o czym innym, albo to wszystko, czego na razie chcę od waszej trójki. Well, may... Zrobię sobie save'a i kolejna walka. No. Organizatorze Kui. Dawaj kolejną walkę. I hear that you're ready for your next fight. What do you need? Powiedz mi o mojej kolejnej walce. I want to give you a shot at the championship. I really do. I need to convince others, though. I'm going to hold an event so huge that it will rock the reaches of the empire. Wszyscy naraz! Dawać ich! Dawać ich! You will be a man alone against a rushing wave of opponents, great and small. Dawać ich! You must stand against them all, and when you do, your right to challenge the Ravager will be indisputable. Time to take you down a peg. I think it's going to be a fun challenge. You might even survive if you pace yourself.
jak będzie wyglądać ta walka. The concept is simple enough. If you can defeat your foe with exceptious electricity, then you have a moment to collect yourself. If you tarry, then you will be swamped. A, czyli będzie zbyt wielka przeciwnikami przyjdzie się mi zmierzyć. You will be facing all the champions you have dealt with already and more. Super. Tyle chciałem wiedzieć o cesarskiej potyczce. Dawać mi ich, wezmę ich wszystkich na klatę. Are you ready for me to finish the arrangements? If so, we'll get everyone set up. Tak, zaczynajmy. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Ale ich sklepie. The Imperial engagement begins! An ogre begins the onslaught! To jest sklepany błyskawicznie. Ogr już przestał się liczyć. Teraz, kto teraz? Dawać, 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 dawać. Kto? Ty, mój drogi przyjacielu. Walcz, wstawaj i walcz. Mam 10 sekund na pokonanie cię, więc... Sorry, ale upadasz. 2 sekundy odpoczynku i... Kolejny przeciwnik. Dawać, 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 dawać. Dawać, ropucha. Ropucha może być wredna. Ropuchę będziemy musieli załatwić szybkością, nie siłą mięśni. Ropucha jest jednym z najbardziej wrednych przeciwników, jakich znam. Bo ma długie łapska, ja mam krótkie sable. Żelazny żołnierz, nie boję się ciebie. No, come on, panie Szybkens. To teraz słonik. No i to co i przeciwnicy leżą powaleni. Muszę być teraz bardzo szybki i uważny. Widzę, że dosłali mi kolejnego przeciwnika. Dobra, ale muszę najpierw tego słonia załatwić, potem teraz ciebie. Z tobą nie powinienem mieć większych problemów, skoro załatwiłem słonia. No nic, widzę, że dosyłacie mi kolejnych wrogów, ale ja najpierw ciebie bym chciał pokonać. Dobra, więc teraz ciebie, mój drogi. Teraz ty zostałeś pokonany i kończy mi się ten. Pomału kończy mi się skupienie. Zostałeś sklepany błyskawicznie. Dobra. Pokonani wszyscy. Leżą nieprzytomni na arenie. Oto jest potęga, oto jest siła. I co? Łysoci! Just emerged the victor from a multitudinous concretion of raw fighting talent. Amazing! The crowd loves you, and you have proven yourself enough in my eyes. No other fighter stands a chance against the Ravager. Dokładnie tak. But you must think of your safety. The Ravager strikes with such power that even the wards of this arena may not be enough to save you. I tak go sklepie. Więc to będzie walka na śmierć i życie, tak? Your match could end in death. It almost happened when Sung Bu faced him alone, and he was the last opponent to tackle the champion alone. The Ravager grows more fierce with each fight.
as if time were making him stronger. If you face him, we may not be able to end the match in time. Spoko. Things are interesting, right? Spoko, spoko. Ja bym sobie zrobił tylko save'a i mam nadzieję, że starczy mi skupienia na tego całego pustowiciela. I zobaczmy, jak mój stan punktowy. Mam punktów... Ile? Ile? Gro? Gro? Czy tutaj jest 92? Serio? Dobra, podboostuję sobie to na maksa. Podboostuję sobie na maksa złodzieja ducha. I zachowam na jakiś inny styl. Będę musiał przyjrzeć się, co mi tutaj odpowiada. Bo na razie nic z tych stylów mi nie odpowiada specjalnie. Karmazynowe łzy są super i teraz mam je podboostowane na maksa, więc... Więc mogę się mierzyć z samym pustoszycielem. Tylko zrobię jeszcze sobie raz save'a. 92 punkty. No, zachowamy je sobie. You know, the Ravager is next. If you're ready, well... He's always ready. Nic mi więcej już nie trzeba, kuj. Powiedz mi o mojej kolejnej walce. Nadszedł czas, abym stanął naprzeciw niego. Ostateczna walka, ostateczny pojedynek. Czas pokonać pustoszyciela. Oto i pustoszyciel, oto i ja. Mam moje dwie niezawodne fable. Fable, które zapewniają mi niesamowitą szybkość. Sable, które sprawiają, że poruszają szybciej od światła. Ale czy to wystarczy? Czy będzie dość, żebym zniszczył pustoszyciela? Hold! This fight will not happen. This fighter is not worthy of facing a true imperial champion. Czyżby, a chcesz dostać po ryju? The Ravager will not waste time with one so new to the ring. One must face the test of time to even challenge the Imperial Champion. Oi! Good people, I do this for you. Would you have an unproven whelp as your Kibice champion? Oj, kibice są bardzo mocno walki. You have spoken and I have heard. Your will be done. I give you the Ravager. Okej. Sable, a w gra mi się zapisała przed walką. Trzy. Na razie pustoszyciel nie jest w stanie mnie trafić, bo ja jestem za szybki dla niego. Bo jestem szybkens tak zwany. Ja jestem szybkens. Więc pustoszyciel nic mi nie mogę zrobić. Jak na razie tłukę go. Ze względu właśnie na swoją szybkość w walce i błyskawicze przeskoki. I co mi zrobisz? Jak mnie złapiesz, co mi zrobisz? Jak mnie złapiesz, co mi zrobisz? Jak mnie złapiesz? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Wiem, że masz te nieładne obszarówki, ale nic to nie pomoże. Idealnie. Idealnie. Pokonany. W kilku ciosach. Okej. If you have even the tiniest bit of sense, Whirlwind, you'll realize that you should thank me.
What have you done to my brother? A ten to jest brat Wichru. Your brother was a useful tool. After you cut him down while he defended me, I decided it would be too much bother to let him go. In the process, I saved you from charges of fratricide. Zrobiłeś z niego niewolnika, nieładnie. Bardzo nieładnie. The Ravager was born. The perfect, unquestioning enforcer of my will. And I owe it all to you, Whirlwind. I should kill you here and now, but first... A, dobiję pustoszyciela. No cóż, moim zdaniem zrobiłeś słusznie. You have done nothing. I still took your brother. And I took him back and repaid the favor. You will not be champion. This is my arena. I invoke the right of challenge. As an ex-champion, I will return and stake my claim upon this place. Tradition supports my right to this. A cóż to za tradycja? But the right of challenge hasn't been used in hundreds of years. Very well. You need not accept the precedents and traditions that make this empire great, Kui. Instead, accept that my men will kill you if you dare contradict me again. So, stripling, what do you say? Are you prepared to suffer at my hands, or will you walk away and die the tenfold deaths of the coward? Stawaj! No, you are not the current champion, Serpent. My brother was, and now my friend is. All you are, magician, is mine. Allow me to accept his challenge on your behalf, master. I will not fail you. And I know my brother's spirit will be satisfied if I take this chance. Nie, ja wolę walczyć jako... Never. I will not allow a substitution of this sort. Ja wolę walczyć... Spokojnie, Bęży, to ja stawię ci czoła. Are you certain, master? I wish nothing more than to avenge my brother. Będę w tym twoim zastępcą. When you put it that way, I suppose it makes sense. You go and do what you do best. Bo ja jestem po prostu bardzo szybki. I look forward to squeezing the last breath from your throat. Speak with Kui when you are ready. I will be prepared. Unless you're smart enough to know when you're beaten. If so, take the wise man's path and simply walk away. Dostanie w poryju. Ode mnie. This has all gone horribly wrong. I have had a dead retired ex-fighter in a mask for a champion all this time. Do you know how many rules and regulations that breaks? It's a mockery of the entire arena, and Kai Lan and his thugs are to blame. But you can stop him. I need you to see this through to the end. I need that man stopped before he destroys 1,000 years of gratification. Nic mi więcej od ciebie nie trzeba, Kui. Spoko, mam 2000 expu, mam level upa. I teraz najbardziej opłaca mi się dodać do zdrowia, ponieważ jeden punkt zdrowia może mi uratować dupę to tak totalnie, że bardziej totalnie się nie da. Co mi powiesz? Looks like you're still walking. A big gold division. Go on and keep climbing the rock. Why are you... Ty mi nic nie powiesz, wy też pewnie nic nie powiecie, zatem dawać mi mojego przeciwnika. Zapiszmy sobie grę. I czas mu sklepać ryja. I want to hear that you're ready for your next fight. What do you... Pomówmy o mojej kolejnej walce. These are truly tumultuous times for this institution. Kai Lan is waiting. He is ready when you are. Are you ready? Tak, zaczynajmy. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Oczywiście użyję swojej szybkości, po którą mam dzięki tym szablom, bo to jest bardzo szybki styl walki wręcz. Może nie tak potężny jak miecz, ale the bardzo szybki. Returns, and the contest will be decided here and now.
Może nie tak bardzo silny jak miecz, ale bardzo szybki. Patrzcie, jak on mi nic nie może zrobić, bo jestem szybszy od niego. Zadaję mu jeden cios i odskakuje. I on mi nic nie może zrobić. Obszarówki będziesz mi walił. Odsunę się teraz i... Czy myślisz, że mnie dwa konie demony mogą pokonać? To za mało, żeby mi stawić opór jakikolwiek. Nawet przeniesienie ducha mnie nie jest w stanie rozbroić. No. Pudło, pudło, jeszcze raz, pudło. A ja cię mnomię. Tu i teraz ja, dostaję obrażenia od twojej ojdistej aury. Zregenerowałeś się, skurczysynie. No, no, no. Mamy niezły boss fight. Ten gość jest niezły. Przeniósł się do tych, ale ja jestem bardzo, bardzo, bardzo szybki, więc nie ma wielkich szans. Ponieważ ta szybkość cię zniszczy. I nawet twoje obszarówki nic ci nie dadzą. Ponieważ ja błyskawicznie jestem w stanie wlecieć ci za plecy. Mówiłem już, że nie lubimy obszarówek tutaj. Bo obszarówki są B i brzydkie. Dobra. Bo wicher nie byłby taki szybki, bo on jest dużą kupą mięśni. Nawet twoje obszarówki nie są w stanie wytrącić mnie z równowagi, bo ty już umierasz de facto. Dokładnie tak. Tak oto zwycięża się na arcymistrzowskiej arenie. Well, I know it's anticlimactic, but you did earn it. Congratulations, champion. Jak to nie było? Był. I wish I had another dozen fighters who could rise through the ranks with your electricity. I will not dishonor you with a pairing to those who cannot match your skill. In time, someone will come along, but I suspect your equal will not be manifesting any time soon. Champion, it has been an honor to adjudicate and facilitate your rise to the top. Spoko, jakiś specjalny bonus? If anyone appears to challenge you, I will let you know. But until then, rest yourself. You've earned it. Doskonały klejnot wojownika, twój pół. It would be hard to find anyone in this city who does not recognize our new champion on this day. We have met before, but right now I represent the guild. Spoko. Czego chcesz? I want what you want. We had to address the issue of Kai Lan sooner or later. His open policy did not fit well with our philosophy of discretion. His power ran deep. He would have taken our organization even further down Gao the Greater's path had word of a new contestant not reached. Czyli robi wypad. Zrobiłem to, co chciałem. Wasze rozgrywki o władzę nic dla mnie nie znaczą. Indeed. Then you will be happy to know of the guild's decision. We no longer want a stake in the proceedings in the arena. With Kai Lan and Gao the Greater gone, let us just say that cooler heads prevail. The current sentiment in the guild is that the Lotus Assassins have become more trouble than our alliance with them is worth. Ah, czyli zajmowaliście się za Minotosu, zajebiście. A truce. Your feud, or whatever it was, with Kai Lan died with him. The guild will not trouble you or this place if you will not trouble us. Spoko.
Zgadzam się na zawieszenie broni. I have a scroll for you that details a most ancient technique, once taught only to the Imperial Champion. Your perfect record in this place deserved a revival of tradition. Part of my duties involved keeping an eye on Raging Dragon, and I had the envy of many others for such an assignment. Masterful fighting, I must say. We will not speak of this again. Consider me nothing more than sweet poison. Udoskonalony wojownik. Co to za technika? Zdrowie plus 15, skupienie plus 15, czyli poteów the boost. Ekstremalnie poteów. Ty masz dla mnie jakieś nowe te? Well, I can. What? Pokaż to mam na sprzedaw. Ma jakieś nowe te? Nie, nie masz. A ty masz coś na sprzedaw fajnego? What? Pokaż to masz na sprzedaw. Magical. Nic nie masz. Kompletnie. A teraz obrobimy stanowisko tego kolesia. Aha, pułapka. Klejnot mocy uwodzenia. Jakaś nowa technika chyba. Bez opisu. Pułapka, podwędny klejnot intuicji. Kolejna pułapka. Widzę, że tutaj miałeś koleś same pułapki. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko porobione. A ty kim jesteś? They say you're in good with the guild. You're allowed into the back rooms where Sweet Poison Lynn runs her shop, aren't you? Tak, a co? I know you have a brilliant career to attend to here, but I have a favor to ask of you if you can spare a moment. Co to za przysługa? I know you're allowed to go freely into the back room past Kui's office. Would you carry a message to someone in there for me? To nie wydaje się trudne, chętnie ci pomogę. There's a merchant in the back named Sweet Poison Lynn. She has connections with the guild, the real authorities in this place. I want to expand my operation, but without the guild's approval and protection, I can only take very small bets. If I made any larger transactions, they'd be quite upset. Spoko, drobny. Czego ci potrzeba, żeby pozyskać ich ochronę? I spoke to some of the lesser guild members. And there's a set fee that must be paid to Sweet Poison Lynn. It took me some time to save up the silver, but I have the fee. I just can't get back there to talk to Lynn and pay her directly. Spoko, drobiazg. If I go in there and pay her on my behalf, I'd happily repay you. Chętnie pomogę, pójdę z nią pomówić. My thanks. I'm sure Sweet Poison Lynn knows about my interest. I've been angling this deal for a while. You should run back there now. The sooner you go, the sooner we can up the antes. Nie interesuje mnie podniesienie stawek, interesuje mnie to, żeby ci pomóc i zabrać ekspy. What do you need from me? Muszę pomówić z tobą o Dao Shanie hazardziście. Dao Shen? He has angled for a long time for our permission to run a larger game. He's honest to a fault, but he still pulls in a fair bit of cash. I was wondering if he'd be resourceful enough. One of my associates has already told him of the cost involved. Are you here to deliver his payment? Tak. Mam tu dla ciebie 500 sztuk srebra. His payment? Good. Give it to me, and I'll send someone to go discuss the new terms of his operation. Now, back to our business, yes? Dokładnie. Żegnaj. I'll be here when you need more of my goods. I idziemy pogadać teraz z Dauphanem hazardistą. Krótki, fajny quest poboczny. Before you say a thing, I had a visit from one of Sweet Poison Lynn's contacts. Fantastic news! I can up the bets!
Now you can wager 10 or 25 silver on each roll. This is perfect, and I have you to thank. Thank you again for paying the fee from your own silver. Here's your repayment and a little extra for your time. Zatrzymaj srebro, będzie ci potrzebne na pokrycie wyższych zakładów. A thousand thanks to you. I promise to use your generous gift wisely. Now that we can play for larger bets, what say we set up a game? Nie. Na razie mi starczy, pójdę już. Thanks again for all your help. Be seeing you around, I hope. Doskonały klejn od wojownika dostałem. Czyli coś, co jest naprawdę niezłe. Myślę, że możemy się z tą powoli zabierać. Zregenerujmy sobie skupienie, którego mi poszła cała masa w ostatniej walce. I zregenerujmy sobie manę naszą. I w tym momencie myślę, że jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.